Cześć Wam! Witamy Was w nowym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj jest 23 czerwca, zakończenie szkoły, Dzień Ojca, tak? I my właśnie czekamy, słuchajcie, bo Grzesiu pobiegł do kwieciarni po kwiaty dla wychowawczyni Zosi. I dzisiaj, słuchajcie, mamy super rodzinny dzień, dlatego że pierwszy raz od lat razem rodzice idą z Tobą do szkoły, tak? I mama i tata, bo zawsze była mama, a dzisiaj idziemy wszyscy razem, więc czekamy, aż tata przyniesie kwiaty i słuchajcie, godzina 9, akademia szkolna, tak? Na zakończenie, więc idziemy, potem Zosia odbiera oczywiście świadectwo. I słuchajcie, i wracamy na chwilę do domu, pakujemy się i ruszamy na taką dłuższą wycieczkę, tak Zosiu? Na razie Wam nie powiemy, gdzie jedziemy, ale zostańcie dzisiaj z nami. Zobaczymy, czy w dzisiejszym vlogu Wam powiemy, gdzie jedziemy, ale ruszamy w trasę, tak? Także słuchajcie, dzisiaj naprawdę dzień napięty, bo wczoraj byliśmy na zakończeniu szkoły muzycznej, tak? Była jeszcze ciocia i wujek i zjedliśmy pyszną kolację w Tarnowskich Górach. Słuchajcie, to widzicie w poprzednim vlogu i wróciliśmy do domu gdzieś o 10:00. A teraz już jest... O, popatrzcie, idzie Grzesiu. Piękne. Piękne kwiaty. Piękne kwiaty. Piękne, Grzesiu, nie? Co? Piękne kwiaty. Bardzo ładne pani zrobiła, także dziękujemy naszej pani z kwieciarni, bo są piękne kwiaty. Myśmy się już tam przywitały. Nie, ta zrobiła piękne, prawda? Ładne kwiatki, hello. No, dzień dobry. Dzień dobry. Także jedziemy, słuchajcie, do szkoły na zakończenie roku szkolnego. I co, Grzesiu, nie nagrałeś kwiatków? Dostajesz opieprz. Słuchajcie, takie tempo rano tego zakończenia, Zosiu, co, już wakacje? I co, zdałaś? Zdała. Było bardzo sympatycznie, bardzo miło, tylko słuchajcie, dzisiaj w Gliwicach rano była straszna burza i teraz jest mega w ogóle duszno, nie? Także my płoniemy. Słuchajcie, no i my teraz już wracamy do domu, pakujemy się, tak? I zabieramy Was dalej na naszą wycieczkę. Zaczynamy wakacje. Także super. To widzimy się za chwilę pewnie w domu, jeszcze będziemy się pakować i już spadamy na trasę. My już w samochodzie, słuchajcie. Jesteś, Zosiu? Zosia już maluje. Spakowani, nie nagrywaliśmy naszego pakowania, bo śpieszyliśmy się, bo my lubimy być czasowi ludzie. Stacja benzynowa koło naszego domu jeszcze tankujemy i już ruszamy, słuchajcie, w trasę. I powiem Wam tak, że jest dzisiaj, nie wiem, upał, duszno, naprawdę jest fatalnie, po prostu z człowieka leci i tak się teraz zastanawialiśmy z Grzesiem, słuchajcie, jak to było, jakbyśmy byli dziećmi, lata 80., jeździło się co najwyżej małym Fiatem albo dużym Fiatem, bez klimy. I się jeździło i wszyscy mieli się świetnie, wiecie, nie było stacji benzynowych, w sensie takich całodobowych, nie można było na przykład zimnej coli Zosia kupić, no w zasadzie nic na trasę to się, wiecie, zabierało. Co? Tak, na trasę to się Zosia zabierała, jak się jechało gdzieś z rodzicami na przykład jakąś wakacyjną wycieczkę, no to co się zabierało? Kanapki, jajka, słuchajcie, na twardo, których nienawidziłam, bo mi to strasznie śmierdziało, no. Termos z herbatą, kawą i słuchajcie, wszyscy wszystko ogarniali. A teraz... kawą i herbatą? Na przykład, też rodzice zabierali, no. Też lepiej woda. Tak, a słuchajcie, teraz, bo zobaczcie, my mamy wszystko, klimatyzowane pomieszczenia, samochody, tak naprawdę co chwilę macie, nie wiem, stację benzynową, jakieś zjazdy, możesz w każdej chwili po prostu mieć czego zapragniesz, nawet jeżeli zapomnisz czegoś, no to nie ma dramy, tak, bo możesz zawsze sobie wszędzie coś kupić, więc kiedyś to była podróż życia. I chciałam jeszcze powiedzieć, że ja strasznie podziwiam ludzi, którzy w tamtych latach na przykład jechali, słuchajcie, małym Fiatem na przykład do Bułgarii. Co jeszcze, Grzesiu, podpompowujesz koła? No,
No, muszę sprawdzić sobie. Super. Jeszcze sobie. Proszę powiedz, jaka pogoda. Słuchajcie, Grzesiek już ma dosyć. Z niego jeszcze bardziej się leje niż ze mnie. Także jeszcze jesteśmy chwilę na stacji, podpompowuję koła i za chwilę już, słuchajcie, ruszamy dalej, ale jest skwar niesamowity. Co robisz? Malisia. Malujesz. Gotowa jesteś? Tak? To jedziemy. I my już jedziemy i ja chciałam tylko dokończyć temat. Czy znasz kogoś, kto w latach na przykład 80-tych, 90-tych jechał z rodzicami maluchem do Bułgarii? Znasz? I teraz to jest po prostu nie do pojęcia, co? To jest po prostu naprawdę nie do pojęcia i na przykład jeszcze dwójka dzieci z tyłu, nie? W ogóle... Przyczepka była? Przyczepka, tak. Ale ja pamiętam, moja mama opowiadała, że jechała z tatą tam powiedzmy w latach 80-tych do wujka do Legnicy, nie? I mówi, że nigdy więcej, a wiecie, Gliwice, Legnica, no to ile to tam się tak normalnie jedzie? Ciemno, bo przez tunel jedziemy. 2,5 godziny i moja mama wyszła cała sztywna, nie? To chyba mówiła o Legnicy, tak mi się wydaje. A mama Krzysta Zosi opowiadała, jak przed laty jechała maluchem z ciotkami do, pod Warszawę, nie? To mówi nigdy więcej, nie? Ale wiecie, to też jest różnica, jak na przykład w latach 80-tych w sumie tylko takie auta w Polsce były. No a teraz to już w ogóle, nie? Znaczy w sensie to nawet 10-15 lat temu, no to masakra, nie? Ale ty byś się puścił? A pamiętasz, jak byliśmy, nie wiem ile lat temu, o Jezu, prawie 20 w Bułgarii normalnie samolotem, a tam były polskie auta na rejestracjach, nie? No i myśmy sobie tak mówili, o matko, ci ludzie tu przyjechali autem, nie? I to wiecie, nie jakieś, że tam jakiś transporter czy coś, że wiecie, macie wygodnie czy coś, tylko normalnymi osobówkami, nie? Ja mówię, kurde, to by było, nie, naprawdę. Ale wiesz, Rzesiu, wszystko przed nami. Ja bym chyba taki challenge kiedyś podjęła. Małego Fiata mamy, nie? I możemy jechać do Bułgarii i będziemy na live. Słuchajcie, Grzesiek jedzie teraz... Cały miesiąc. Tak, Grzesiek jedzie teraz 15 minut w aucie, pakowanie to tamto i ty już wyglądasz tak, że już masz dość, nie? Już jest tu, on jest cały mokry, nie? I właśnie wcześniej mówiłam, jak ciebie jeszcze nie było, że teraz mamy wszystko, klimatyzowane auta, stacje benzynowe czynne cały czas, że możesz sobie coś zimnego kupić. A jak się jechało na wakacje maluchem, ty jechałeś pewnie w góry z rodzicami, nie? No to co się zabierało do jedzenia? Nie no, bułka, jajko na twardo. I najgorsze było te jajko, ty lubiłeś jajko na twardo? Wszystko. A mi to tak śmierdziało. I co, i termos z kawą, herbatą, nie? Także, ale wiecie czego nie pamiętam? Kurde, weź mnie uzmysłów. Weź mi powiedz, czy jak byliśmy dziećmi, to rodzice zabierali wodę. I jaka była woda? Bo ja pamiętam, że była woda w szklanych opakowaniach. Tylko szklane. I to, i, aha, ja wiem co było, ja to lubiłam. W małych butelkach szklanych była staropolanka moja ulubiona, ale była też jeszcze ustronianka, nie? No i to, a pamiętasz te oranżady takie? Jakie to było dobre. Albo kto pamięta, była taka duża, najlepsza oranżada, nazywała się Kaskada. Cześć wam i my, słuchajcie, gdzie jesteśmy, Zosiu? McDonaldzie. W McDonaldzie. Jesteśmy dalej w podróży, słuchajcie, i zatrzymaliśmy się w McDonaldzie, nie? To jest nasza tradycja. Zawsze w podróży jemy w Maku. Chyba najbezpieczniej. Ja zawsze mówię McDonald. No, czekamy. Tata jeszcze coś tam ogarnie przy samochodzie i słuchajcie, będzie maczek. Będzie maczek niestety. Ty się cieszysz, nie? A my... nie bardzo. Patrzcie, porodzi się świecę, Zosia. Co się świeca? Ja już jestem taka normalnie upocona dzisiaj, że to jest po prostu masakra, nie? Także słuchajcie, jedziemy po jedzonku dalej, nie? Zaś zabieramy za jedzenie, zjemy na spokojnie i jedziemy dalej.
I Zosia, zdradzamy w dzisiejszym odcinku, gdzie jedziemy na weekend? Nie, jeszcze nie. Jeszcze was potrzymamy trochę w niepewności. Pod koniec odcinka powiemy. Pod koniec odcinka powiemy, gdzie jesteśmy, nie? Dobra. Jak będziemy na miejscu. Jak będziemy na miejscu, tak. Zmęczona już jesteś dzisiaj? Trochę. Wcześniej musiałyśmy wstać, żeby do szkoły. Ja wstanę. O 9? O 9 to już byś był w szkole. O 5. O 5. A wiecie, jaka burza była w Gliwicach dzisiaj? Masakra. Masakra. Obudziłeś się o 6. O 6 chyba 20. Jakoś tak. O 5. Słuchajcie. No, a dzisiaj jeszcze trochę rzeczy przed nami. Takich świetnych, więc... czekamy na tatę. Idzie tata. Siemano, tato. Już jesteś cały upocony, nie? Tak jak inny. Także zaczynamy sobie jeść. Klimat tropikalny. Tak, dobrze. Masz zabaweczkę? Pokaż, co było. Squishmallows. Co jest? Squishmallows, nie widzisz na tym. Tam jest Squishmallows. Zawsze chciałam jumbo. No zabieramy się za jedzenie, nie? Patrzcie, ile ta rodzina je. To nie jest jumbo pszczółka, ale jest. O, tam jest ta papieruszka jeszcze. To wcinaj. Jak tam, Grzesiu? Najedzony? Brzuszki pełne? Tak. Najedzeni. Zosia już się ulokowała w aucie. Upał trwa dalej. Tutaj ktoś świętuje obok z szamponem. Także najedzeni, słuchajcie, i jedziemy dalej. I na szczęście już mamy bardzo bliziutko do celu, nie? A my jeszcze z Zosią nie zdradzamy, gdzie my to jedziemy. Zobaczymy już na miejscu, nie? Bardzo się. Przejeżdżamy, tu jest granica. Tak, przejeżdżamy przez granicę. Jesteśmy za granicą. I gdzie jesteśmy? Nie, nie mówimy jeszcze. Tutaj wam pokażę. Proszę państwa, Czeska Republika. Do Pragi 385, a do Ostrawy 19. Więc gdzie jedziemy? Do Ostrawy. Do Ostrawy. Jesteśmy już w Czechach. To hello, my już jesteśmy na miejscu i witamy was z pięknego miasta czeskiego. Jesteśmy w Ostrawie. Tak, Zosia? Przyjechaliśmy właśnie na parking takiego pensjonatu bardziej chyba, nie, Grzesiu, niż hotelu. Grzesiu to załatwił, także dla nas jest to też totalna niespodzianka. Już wam pokazuję, jak wygląda wejście do naszego hotelu, pensjonatu. O, fontannę mamy. Tutaj będziemy sobie mogli chyba, Zosia, siedzieć na tym, na dworze, jak będziemy chcieli. Zobaczcie. I tu jest pension Padre. O, zobaczcie, jak ładnie. O, zobaczcie. Parking, zostawiliśmy sobie autko. Nareszcie, Zosia, co? Na szczęście mamy blisko. Masz wszystko, Zosia? Zosia, jak zwykle, słuchajcie, pana chomisia. Nie mogło być inaczej. Tata już idzie. Mamy jeszcze swoje bagaże. Ale jest super, co? Teraz wiatr fajnie, ale jest mega upalny dzień. I co robisz? Room tour znowu? Tak. Hotel tour. Hotel tour. Idziemy. Tutaj, słuchajcie, jest samoobsługa. Dostajecie kody na telefon i musicie się sami obsługiwać. Otworzyły, czyli się otworzyły i po lewej stronie. Jaki my mamy, Grzesiu, numer pokoju? 21. No to bierzemy 21.
kluczyk nasz. 21, drugie piętro. I mamy pokój 21, drugie piętro. Bo tu też jest ładnie, patrzcie. Takie jakby lobby. Bardzo ładnie. Nie, Zosia? Bardzo fajnie. Aha, czekaj, teraz musimy Zosi pomóc. Tak, bo są schody. Poczekaj, kochanie, mam. I wchodzimy, słuchajcie, na drugie piętro. My mamy pokój na drugim piętrze. Wy przyzwyczajenie, słuchajcie, do wind. A tu nie ma. Trzeba po schodach. A tata już, o Jezus, bez windy dramat, co? I mamy. Dobrze. Chyba, że ja będę miała kanapę, nieważne. Jeszcze nie wiem, nie widziałam. I wchodzimy, słuchajcie. Siłuję się z tym. Dobra. Wchodzimy. I jak, Zosiu? Jak wrażenia? Mega. Mega. Już wam pokazuję. Możesz żoletki odsłonić, Zosiu. Ale... Tu jest tylko ten. Czekaj, nie tak? No to ja wam pokazuję. Tutaj... Jest nasze łóżko. Wszystko jest pod skosami. Tutaj mamy biureczko. Tutaj mamy safe. Lodóweczka. I brama główna się otwiera na numer telefonu. Na numer telefonu się otwiera, Grzesiu, brama główna, tak? Super. Tutaj jest... Dzwonimy do bramy. Jak dzwonimy? Dzwonimy do bramy. Dzwonimy do bramy, się brama otwiera. Tutaj jest miejscóweczka Zosieńki. Jak, Zosieńko? A Zosia ma telewizor. Ale tu jednak moja. Zosia ma telewizor. Jeszcze wam pokażę. O, to ja. Hello. Kibelek. Wszystko tutaj mamy. Prysznic mamy. Naprawdę fajnie to wygląda. Taki apartamencik na poddaszu. Widok z okna, nic specjalnego, na ulicę. Tu mamy łóżeczko. Włączę lodówkę. Tata włączy lodówkę, o. Jak wam się podoba? Super. To my chwilę odpoczywamy i zobaczymy, co będziemy dalej robić, gdzie jedziemy. Ostatnią noc ja śpię... Tak? No dobra. Zosia ma piękną miejscóweczkę, słuchajcie. No i drzwi wyjściowe. Tutaj taki, o, chcę kurtki powiesić. Dobra, tu jest jednak super fajnie, bo ja mam taki... Także co, tata dobrze wybrał, co? Tak? I jesteśmy, słuchajcie, na zakupach. Wybraliśmy się do czeskiego supermarketu i idziemy, słuchajcie, bo zaintrygowały nas dwa sklepy z Zosią, których nie mamy u nas w Gliwicach i chyba na Śląsku. Idziemy do Mark & Spencer, bo bardzo lubimy, nie, Zosia? I do drogerii DM. Więc będziemy coś nagrywać, zobaczymy, słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, jak wygląda to cenowo. Czy jest taniej w Czechach, czy jest drożej niż u nas. A później jeszcze, jak to wszystko obejdziemy, idziemy jeszcze do jednego sklepu, bo wieczorem robimy przyjęcie z okazji Dnia Taty. Tak, Zosiu? Dla taty? I zabrakło nam parę rzeczy na imprezę, więc udamy się do jakiego, Zosiu, sklepu? Co tam jest? Twojego ulubionego, niebiesko-żółtego. Tak. I jeszcze, słuchajcie, pójdziemy do Ikei, bo jeszcze nam coś zabrakło. Jak to mówi moja koleżanka z pracy Ania, ale gorko. Naprawdę jest 30 chyba, 4 stopnie. Teraz już słońce zaszło, ale słuchajcie, jest upał nieziemski. I był dzisiaj w Gliwicach i jest w Czechach, więc Zosia, co? Idziemy. Tur shoppingowy, słuchajcie, robić. Także spadamy, zobaczyć, co fajnego jest w czeskich sklepach.
w sklepie Rytualsa. No, taki sam jak u nas w Katowicach, ale chociaż nie, bo były większe serie. Ale jeszcze się zastanowimy. Rytualsa. Piękny jest wystrój. Oczywiście jedziemy do Zary. Słuchajcie, room shoppingowy. Zaliczyliśmy już sklepy i teraz tak, Marks & Spencer nic nie kupiliśmy, bo nic fajnego nie było. Zosia sobie tylko kupiła super bluzkę, ale to Wam potem pokażę w Zarze. I jeszcze byliśmy w DM po takie żele pod prysznic. Zosia lubi, więc sobie tam kupiła. I teraz słuchajcie, idziemy w następne cudowne miejsce w Czechach. Zobaczcie, gdzie idziemy. Ha! Do Ikei idziemy. Idą tam sobie. I słuchajcie, idziemy po do Ikei, dlatego że mamy ją obok hotelu, a potrzebujemy słomki na wieczór, na imprezę dla taty. Na dzień taty, bo robimy Grzesiowi z Zosią imprę. I chyba jeszcze kupimy takie wysokie szklanki, bo nie mamy niestety na miejscu, więc idziemy. To kupujesz w IKEA. Aha, i idziemy potem jeszcze coś zjeść, nie? Mhm. Dobra. No to wchodzimy szybciutko, 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 szybciutko. Uwielbiam kupić, tak jest pusto. Grzesiu, jakie są tłumy w czeskiej Ikei? Żadne. To tylko chyba u nas w Katowicach zawsze jest taka akcja. A tu, słuchajcie, luksusowo tu jest, nie? Tak pusto. To słuchajcie, wracam się do Was. To my ciśniemy, słuchajcie, po te słomki, po szklanki. A później jeszcze na pewno coś zjemy w tej Ikei, bo już jesteśmy troszkę głodni. Więc idziemy. Wiecie, czuję się w tej Ikei w Czechach luksusowo, bo nie ma ludzi. A jest piątek, godzina 18 już prawie. Nie ma ludzi. Nie ma ludzi. W ogóle nigdzie nie ma ludzi za bardzo. Patrzcie, kochani, to są tłumy w Ikei. Na dzisiejszą imprezę.
potem jeszcze pokażemy przy drinkach. I co? I chodźcie, jak jesteśmy w Ikei, to wiadomo, gdzie musimy iść. Zresztą gdzie musimy iść, jak jesteśmy w Ikei? To idziemy zaraz coś kurczę zjeść, bo głodni jesteśmy. Także, słuchajcie, ja zacznę do Ikei jeździć do Czech, bo tu jest pusto. I słuchajcie, jesteśmy, jemy sobie w Ikea teraz. No i powiemy wam, że jest dużo mniejszy wywód niż przynajmniej u nas w Katowicach. Także my tradycyjnie, słuchajcie, topsiki, już wam pokazuję. Grzesiu, głodny? Grzesiu już ma dzisiaj dosyć, nie? Jest dalej 35 stopni chyba. Także wszyscy wzięliśmy sobie to samo, ja mam tylko spirę, a Zosia ma topsiki. I jestem rozczarowana, bo chciałam wziąć na stronie internetowej, że oni mają z knedliczkami, ale niestety nie mają, no więc szkoda, bo nie skosztujemy. Ale słuchajcie, wiecie co, naprawdę dzisiaj wszyscy, znaczy w ogóle nie, dla nas są zawsze wszyscy mili, ale tu w ogóle nie, inna kultura nawet jazdy na drogach, nie Grzesiu? Jak coś popierdzielimy, wiecie, drogi, to wszyscy z uśmiechem puszczają, super, naprawdę. Także jemy Ikei obiad późny, bo już jest 6. Potem jedziemy jeszcze do takiego marketu czeskiego, bo chcemy jeszcze jakieś piwko na wieczór kupić, nie? I różne inne rzeczy. I już będziemy świętować, tak Zosiu? Jak Zosia? Pyszne? No to jemy. I słuchajcie, wylądowaliśmy jeszcze w czeskim supermarkecie spożywczym. Ja wam już pokażę w hotelu moje ukochane sałatki, które kupuję. A Grzesiu szuka jakiegoś dobrego piwka na wieczór, więc robimy jeszcze zakupy, słuchajcie, spożywcze. Chodź Zasieńko. Także pokażę wam w pokoju te pyszne czeskie sałatki, które ja uwielbiam. O, porter. Teraz słuchajcie, jeszcze Zosia szuka sobie słodyczy. Pasłeczna, choraczkowa, lika, stosy, pysadła, dziękuję. No dobra. O, a kto to pamięta? Moje ulubione. Te. Lentilki. Co sobie kupiłeś? Piwka. Mamy piwka, potem wam pokażemy. Jakie wziąłeś? Radegas. Ja sobie wziąłam pieniądze. O, czeska fola, słuchajcie. Kofola. Czeska fola. Zosia lubi, nie Zosia? Kiedyś nasz znajomy Jarek przywiózł. Jesteśmy i wracamy do was. Jesteśmy po zakupach, więc wam szybko pokażę, bo będę do lodówki to wkładać. Bardzo lubimy takie czeskie szyneczki z takim nadzieniem chrzanowym. Tam jest jakieś jajeczko, groszek. Bardzo to lubimy, więc wzięliśmy. I słuchajcie, moje takie ukochane czeskie sałatki. Kto zna? Szynka, groszek. I słuchajcie, tam jest jakiś sos jogurtowy. Że naprawdę taka gotowa sałatka, ale się dobrze człowiek po niej czuje, bo to jest bardziej na jogurcie, tam nie ma jakby majonezu, więc wzięłam sobie 10, te słuchajcie szyneczki, daję do lodówki i zaraz wam pokażę, co jeszcze Zosia sobie kupiła w Zarze i w DM-ie, co kupiłyśmy. Z zakupów i tak dalej i tylko powiem, że mam niebieskie usta, bo... Miałam granita. Nie mogłaś sobie odmówić, nie? Bardzo upałem, dobry. Nie wiem. No i teraz zrobię ten haul. Szybki, mały haul, można powiedzieć. Tak. I co sobie kupiłaś w Zarze? Bo kupiłaś sobie jedną rzecz w Zarze? W Zarze. Mega szaleńskiego.
zobaczcie. T-shirt z kim? Z Wednesday. I ta druga jak ma na imię? Ta skończyły włosy? Tak. Enid. Enid. Czy wasze dzieci też mają jazdę na Wednesday? Ty masz jazdę na Wednesday? Zosiu? No, takie były. I taką sobie, taki sobie t-shirt zerze kupiłaś, tak? Fajne. I jeszcze był czarny, ale ja mówię, że chcę biały. Wiosnę? Lato. Drugi też był fajny, ale może jak wrócimy do Gliwic, to pojedziemy jeszcze na zakupy. Też chcę coś kupić. I potem byłyśmy w DM-ie. Tak. I co tam mamy w DM-ie? Tutaj, a to ja sobie wzięłam. Słuchajcie, że pod prysznic wzięłam hawajski. Nawet to ładnie, przepraszam, muszę się usadowić. Nawet to ładnie, słuchajcie, pachnie taki hawajski. Bardzo lubimy te żele pod prysznic właśnie z Balea. Muszę wyzoomować. Więc wzięłam sobie taki hawajski. I tu Zosia tam jeszcze wzięła sobie mama peeling. Więc już wam pokazuję. O, wzięłam, słuchajcie, sobie taki jeszcze peeling z Balea. No, zoomuj się. Także taki peeling jeszcze sobie ja wzięłam. A teraz już wszystkie żele pod prysznic dla kogo? Dla mnie. To pokazuj, co tam. Patrzcie. Ile wzięliśmy w sumie? Cztery, tak? Fajnie. Ładnie pachnie. Dzisiaj orzeki będziesz testować. I jeden wzięliśmy, słuchajcie, taki. O, jakiś butterfly. Drugi wzięliśmy jakiś taki. Bąbelek. Bąbelek. I jeszcze jaki masz, pokaż. Ten też fajny. One wszystkie ładnie zawsze pachną, nie? Jakiś taki, słuchajcie, też jeszcze Zosia sobie wzięła. Wild Jungle. I jeszcze wzięłaś sobie taki. Teraz ostatnia rzecz. Mhm. To co to jest? Pieniądze do jedzenia. Tak. To są takie opłatki chyba, nie? No. I zaraz przetestuję. Chcemy to już teraz. Dobra. A myśmy jeszcze kupili, no przed chwilą wam pokazywałam te sałatki. I jeszcze tata sobie wziął jakieś piwo czeskie. No to test na żywo, tak? Jak pieniądze. Tak? I co to jest? Dobre to jest? A to jest słodkie czy kwaśne? Takie sobie. Szału nie ma. Ale czeskie. Ale czeskie, tak. Słuchajcie, to my sobie jeszcze chwilę tutaj odpoczniemy i potem sobie pójdziemy tam na taki ogródek przy naszym hotelu, pensjonacie i robimy imprezę urodzinową taty, tak? Jaką urodzinową? Boże, urodzinową, z okazji dnia taty imprezę, nie? A Zosia, jak shopping? Fajnie. Miałaś już dosyć, nie? Powiedz. Już zmęczeni jesteśmy. Ale było teraz odpoczywamy. Fajnie, że... Zaraz zejdziemy sobie z tatą na kawkę do lobby i potem będziemy już świętować dzień taty, tak? I czacha dyni. Gdzie Zosia, idziemy? No, to chodź. Na dwór. Nazywa, ale no. Rodzice idą kawę pić, tak? Dobrze, to idziemy kawę pić. No i tu sobie można posiedzieć. Tam będziemy chyba śniadanko rano jeść. A tu mamy taki milusiński kącik. O i zobaczcie, i możemy sobie zrobić kawusie. My sobie będziemy kawusie z tatą robić za chwilkę. A co się herbatkę chce? Zosia,
tu słuchajcie, można sobie rano zjeść śniadanko i tutaj macie widok za oknem na centrum. O. O. Bardzo ładnie, super. A pani kawy nie chciała? Także my jeszcze kaweczka z tatusiem i potem wieczorkiem sobie jeszcze posiedzimy. O, tu takie fajne krzesełka są. Tu też. Tutaj zielono. Tutaj mamy, słuchajcie, fontannę. I tak sobie chillują. Jesteśmy w superparku w Ostrawie. Mamy bliziutko z hotelu, 3 minutki. Jest już w 8:30 wieczorem, a my sobie jeszcze wybraliśmy się do parku pospacerować. I jeszcze mamy w planie, Zosia, co? Zosia ma foch. Czemu masz foch? Bo tu super można jeździć na rolkach, a nie wzięła Zosia rolek. No bo my w ogóle nie mamy. Niestety, nie przewidzieliśmy, że będziemy mieli czas na odwiedzenie parku. Więc jest rozczarowana. Słuchajcie, ktoś jak przed chwilą nagrywał, bo mówię, zajebiście mieć mieszkanie w takim miejscu za nami. Słuchajcie, pod waszym balkonem jeździ co chwilę tramwaj i samochody, nie? I macie skrzyżowanie pod balkonem, nie? Drogie. I sobie myślę, o co tu chodzi, nie? Tak samo teraz wracamy z parku, słuchajcie, i tu mnóstwo ludzi siedzi na chodniku. Ale tak wiecie, towarzysko, po prostu siedzą na chodniku. Ławki są, nie? A ludzie siedzą na chodniku, więc nie wiem, o co tu chodzi. Jak jest ale ławka, mieszkanie z to balkonem. Oni siadają obok ławki. Patrzcie, mieć balkon nad torowiskiem i nad skrzyżowaniem. Tu właśnie. Super, naprawdę. Kochani, my już dobiega wieczór, jest godzina 22. Jeszcze mieliśmy przyjemność posiedzieć z pewnymi ludźmi fajnymi. Z Nowego Dworu Gdańskiego, tak dobrze mówię? Nowy Dwór Gdański, więc super, było się poznać. Także jest 22, my jeszcze sobie siedzimy przed naszym hotelem, pijemy chłodne napoje. I jesteśmy już wykończeni, tak? I zaraz idziemy się już myć i spać, bo przed nami jutro kolejny fajny dzień. Prawda, Zosiu? No, co jutro będzie? Co jutro będzie? Zoo w Ostrawie. Jutro wycieczka do zoo w Ostrawie, ale to już będzie następny vlog, nie? Ja najbardziej chcę, żeby były tak. Ary, bo raz byłam w zoo i tam była Ara, która... Ja do niej powiedziałam papa, bo już wtedy wychodziliśmy w zoo i ona też mi powiedziała papa. Super. Słuchajcie, dziękujemy wam za dzisiejszy dzień z nami i jak zwykle, jak wam się podobają takie wypady z nami, to subskrybujcie nasz kanał. Zostawiajcie łapki w górę. I życzymy wam cudownego wieczoru i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! Pa!